Cześć. Jako zapalony ogrodnik nie mogłam sobie odmówić, żeby posadzić kwiatki przy naszym domu. Jest połowa czerwca, na Islandii termin, w którym można już w miarę bezpiecznie posadzić na pewno bratki. Tutaj mam brateczki, fiołki rogate, miniaturowe. Myślę, że dadzą radę, spokojnie, poniżej 10 stopni wytrzymają, będą kwitnąć, myślę, aż do października, jeżeli dobrze pójdzie. Skusiłam się również na stokrotkę afrykańską oraz na dalię ciemnolistną. Te dwa niestety gatunki wytrzymają tak powyżej 10 stopni, dadzą radę. Najlepiej gdyby to było 20. U nas zwykle jest w czerwcu, w lipcu, w sierpniu około 8 stopni, więc to będzie taki troszkę eksperyment. Wszystkie te roślinki lubią stanowisko osłonięte od wiatru. Oczywiście na Islandii to będzie ciężko takie miejsce znaleźć, ale myślę, że damy radę. Lubią słoneczko i znowu dzisiaj jest piękny słoneczny dzień, ale to się zdarza u nas bardzo rzadko. Jeszcze niedawno była tutaj około 2-metrowa zaspa i jeżeli ktoś jest ciekawy, to odnośnik do filmu pojawi się w prawym górnym rogu, jak dobrze mi się wydaje. Można obejrzeć, jaka tutaj potężna zaspa nam się uformowała i ile śniegu bywa przez co najmniej kilka miesięcy, pół roku. No dobrze, zabieramy się za sadzenie, bo one nie mogą już dłużej czekać. Okay, zaczynam sadzenie od osteospermum, czyli stokrotki afrykańskiej, korzenie w porządku. Ziemię wybrałam jednakową dla wszystkich roślinek, czyli żyzna, przepuszczalna, może być to mieszką piasku. Powiększyć dziurkę. Jeszcze troszkę dosypać. Trzeba pamiętać, żeby zostawić miejsce na wodę. Okej. Jeden jest. Teraz dalia. Troszkę większa doniczka, to jest większa roślinka. Ja nie mam tu zbyt dużej ilości roślin, dlatego nawóz wybrałam sobie raczej uniwersalny, bo oczywiście o nawożeniu trzeba pamiętać. Ta dalia już się dobrze prezentuje w tej doniczce. Zastanawiam się, czy nie jest to za mała doniczka dla niej. No nic, zobaczymy. O ile przetrwa w ogóle w tych warunkach. Gotowa. I taki duży kosz. No to się nie mogę zdecydować, czy mieszać, czy może zrobię jednolity, bo to będzie dla tych domek. Piąty. Będzie 5.
kolejny gotowy. Brakuje miejsca. Mam jeszcze dwa kosze. I tutaj będzie... No, niestety tutaj będzie trzy. Bo one, mimo że są małe, bardzo szybko się rozrastają. No i tutaj bym dała dwa. I zaczyna mi brakować doniczek i ziemi. Jak zwykle za dużo kupiłam. Ale to nic, jeszcze coś się znajdzie. Tutaj zrobimy jeden taki. Tak. Tak, tu będzie trzy tylko. Tych kolegów nadprogramowych muszę gdzieś umieścić. Na to będę potrzebowała troszkę czasu, doniczek, ziemi, więc z nimi za chwilkę. Dzisiejszy odcinek dobiega końca, bo już te najważniejsze i większość posadzone. Warto pamiętać o tym, żeby systematycznie podlewać, nawozić i w przypadku tych dwóch kwiatków, jeżeli te przekwitną, trzeba je obciąć. Wtedy następne będą się rozwijały i roślinka nie będzie tworzyła nasion. No, na wytworzenie nasion oczywiście marnuje niepotrzebnie energię i składniki pokarmowe. A w przypadku tych brateczków, kwiatków, to jest troszkę, mija się z celem, bo nie damy rady wszystkich kwiatów obciąć. Jest ich za dużo. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję i jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę lub kciuk w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco. Będę pewnie jeszcze update'ować Was, jeśli chodzi o te roślinki. Mam nadzieję, że przeżyją, mam nadzieję, że na Islandii będzie piękna pogoda przez całe lato. I widzimy się wkrótce. Pa, pa!